Siemaneczko, z tej strony Beziu, dzisiaj oczywiście jest ze mną cała ekipa, taka siema ekipa. Siema! No i oczywiście dzisiaj gramy policja versus złodzieje. Mamy tutaj całą naszą policję i jest trzech gagatków, których musimy złapać. Oczywiście jak filmik wam się spodoba, zostawcie lajka, subika, komentarz i tutaj macie na ekranie teraz listę pięciu najnowszych subskrybentów. Dzisiaj mamy trochę ograniczone jednostki, czyli mamy dwa auta pościgowe, mamy dwa motocykle oraz resztę auta zwykłe i jednego SUV-a, z tego co pamiętam, chyba Karakarę. I w sumie tyle, i czekamy na startu, wsiadamy do fur i lecimy, co? Proste goś. That's right. Wsiadam do fur i wierzę po ceramice. Panowie, startu! Lecimy! Lecimy, lecimy. Ło! Sorry, ty motocykle. Ja zostałem skasowany 3 razy. Sorry, panowie. Pojedziemy sobie po Grove Street. I jak możecie zauważyć, ja dzisiaj pobrałem jednostkę pościgową kometa i będę patrolować troszkę. Mam podejrzanego najprawdopodobniej od mnie, ale nic nie zrobił. Podjadę, mam kilometr 50 prawie. Kradzież pojazdu. Mam kradzież Duke'a u siebie. Jestem obok, jadę. Pościg. Wsiądziesz pan z nami? Koniec pościgu, mamy oponenta. Nie potrzeba więcej jednostek. Gubiliście go? Nie, mamy go. Ej, bo ogółem chyba znaleźliśmy ich dziuple, tak przypadkowo. Z moich obliczeń wynika, że jest to kaperolek. Tak jest on, będę udawał się właśnie, wysyłał go do więzienia. Transportuj go wpierw na komendę, jedna jednostka tam może za mną jechać. Beziu, fajnie jakbyś był po tym. Jasne, pojedziemy za dzikiem. Musimy wsadzić pewną osobę do więzienia. Kolejnego podejrzanego z tego co wiem. Czarnym Washingtonie, albo Primierze. Potrzebujesz wsparcia? Nie, ale jeździ bardzo szybko, jadę zatrzymać. Jadę krótko. Jak coś się będzie działać, kto też daj znać. Lud, posiadasz pościg dalej? Ja tylko zatrzymanie miałem. Okej. Okay. Jestem na komendzie z podejrzanym. Dwie osoby zatrzymane, idzie dobrze na razie. Trzeba dalej patrolować te okolice, bo tego wynika, że mają tu gdzieś dziuple. Napad. Jedziemy tam. 2,5 kilometra. Blisko jadę. Dobra, jednego już posłałem do paki. Pakowałeś go, udało ci się? Ja, udało mi się. Na co to był napad? Sklep chyba. Koło sklep, komendy. Dokładnie sklep. Będę jeździć po okolicach. Środek czysty. Potrzebuję do mnie wsparcia shiftka. No się udawał na prawdopodobnie to miejsce. Mam go prawdopodobnie. Jestem obok, dojeżdżam. Dużo jednostek tam jest. Kim się porusza? Czerwonym samochodem. One charakterystyczne, lata 80. Po tych domkach jeździ. 5 jednostek go jedzie będzie. Do końca, bo Kaner to jest. Tu jest, to jest Duke czerwony. Minąłeś go. Jest, stoi tu za tobą. Te dwie jednostki co dojeżdżałem do miejsca zdarzenia, ich odjadą. No to jedziemy gdzie indziej. Pojedziemy dalej tam na Grove Street. Jest tu Beziu? Nie, kazałeś odjechać, to pojechałem. To weź tu przyjedź i niech kilka osób innych pojedzie. Dobra, jadę. Są podstawy na to bukanera. Zagrożenie prędkości. Wziął za sklepu i skakał po chopkach. Przekroczył prędkość jakoś? Trochę przekroczył. To wklepcie mu przekroczenie prędkości i niebezpieczną jazdę. Ja się będę domagał moich spraw w sądzie za takie bezprawne zatrzymanie i zakłócenie mojego spokoju i porządku miejskiego. Jeden motor, mówię tu o ćwiczeniu scalonienia, zostanie obok to banku, skitrany gdzieś w razie W. Jakby próbowali ich porwać. Jak was będą próbować porwać, od razu dobrze. Będziemy podchodzić do kontroli, więc cisza na radio, proszę. Witam, sierżant Beziu z tej strony. Dzień dobry. Panie Beziu, bo to było słychać na radiu wszystko, co pan tam do nich mówił. O co to? Dobrze, cieszę się. Nic, kontrola drogowa. Poproszę tylko o dokumenty. Dzień dobry, moje nazwisko Śląski. Witam, panie Śląski. Śląski, imię Kiełbas. Smacznego. Poproszę o dokumenty. Dziękuję. Dokumenty, niestety jesteśmy z Puerto Rico. Dlaczego niestety? Puerto Banz, stolicy Puerto Rico, niestety nie ma dowodów osobistych, ani prawa jazdy. Jak to panowie nie mają prawa jazdy? Jak to nie mamy? Oczywiście, że mamy. Ja przecież dałem. Elektroniczne. W elektronicznym systemie Puerto Rico Driver's License. Cezary z dezerterem, zabrał mi furę i scyzerował. Dobrze, to jak panowie się nazywają? W sensie, jeden pan już wiem, ale ten drugi. Cabanos, to jest pan Cabanos. Pan Cabanos, dobrze. Fotograf. Nos Cabanos, w sensie imię Nos, nazwisko Cabanos. Dobra, pan Nos Cabanos oraz pan Kiełbasa Śląska. Nie Kiełbasa, tylko Kiełbas. I to jest właśnie ułożenie przez scenariusza. Kiełbas. No, słuchajcie, jedną jednostkę na Sandy. Przekroczyli panowie prędkość, tak? Tak, mam. Co? Na autostradę. Gdzie? Tutaj? Cześć, my tutaj zawieźliśmy samochód, jak nas zatrzymali. Ale właśnie pan się zgodził, o co chodzi? Co? Zgodził się, bo pan go torturuje. Się w Sandy? Jak torturuje? Dosłownie. Cisza, proszę. Ja mandat przyjmę, ale już tam nie zakłócajcie spokoju, no. Tylko przekroczenie tutaj było? Z tego co wiem, to brawurowa i przekroczenie. Brawurowa! No nie. Proszę tak nawet nie mówić. Tak nam podał tego funkcjonariusz, który państwo gonił. Pan
Pan stoi w miejscu. Proszę stać. Kota rozjadę tylko. Nie. Nie, no i kolejny. No i co? Kolejny mandacik. Kierowca, proszę wyjść z auta. Zapraszam pana kierowcę z auta. Wystawię mandat. Proszę mówić do niego per pan Cabanos. Dobry. A po co panu taka kamizelka? Przecież to jest sweter. Dobrze. Drodzy państwo, to jest skandal. Ja wystawiam w tym momencie negatywną opinię komisariatowi na... Wystaw, daj jedynkę na Google. Wystawiam, daję w tym momencie. Ale nawet nie proszę jedynkę. Stać. Mój przyjaciel jest wojskowym. Co? Teraz? Łyso? Miłej drogi, możecie państwo odjechać, zgasimy sygnalizację świetną. Do widzenia. Ostrożnie proszę następnym razem. Do widzenia, do widzenia. Kontrola zakończona. Zrób mi luda! Jeżeli znajdziecie pana Kiełbas Śląski oraz Cabanos coś tam, to wiadomo, że to oni. Ej! Na moim 20 kradzież. Jadę. W stronę Car Dealera. Jestem obok, widzę was na GPS-ie. Dołączam do pościgu. Idzie górą obok Arkadiusa. Ojojoj, odbija w stronę szpitala Eklip. Wyskoczył ze szpitala na wylotówkę. Blokuje autostradę na poziomie więzienia. Jedzie w stronę Mission Road. Przejmuje U1, gonię go. Jest obok Mission Road. Nie mówcie, zgłosi że go do wyjazdu. Na wylotówkę. Nie ma go. Czy U1 go dalej ma na oku? Ja nie wierzę. Gdyby nie ten radiowóz na Mission Road, to domyślam się, gdzie on mógł pojechać. Nie zauważyłem, niestety. Pięknie kto się jeździ z tym radiowozem, naprawdę. Ja mam pytanie do osoby, co uciekała na motocyklu. Jaki to był motocykl? Nemezis. Pojedę na komisariat naprawić auto. Jedziemy dalej. Szukamy gagaczków. Apat. Grapeseed. Dobra, jest niedaleko, choć coś. Krótno. Musi być kaperolek, który z więzienia wyszedł. To jest kaperolek, jest pan of Turismo R. Dwie jednostki. Beziu, podjedź, ja blokuję wyjazdówkę. Widzę turizmo, jak coś. Gdzie masz? U mnie. Z grapsy na autostradę. Obok tunelu na Great Ocean Highway. Odetnijcie Great Ocean Highway. Odetnijcie i na tartak. Ten tartak potrzebuje jednostki. Ja dojeżdżam powoli do Sandy. No, moje pościgowe nie daje rady w ogóle za nim, nie? A gdzie mniej więcej pojechał? Na Paleto chyba. A jakbym go przeciął przez Routa? No nie, dasz rady. Dobra, wyjadę obok winnicy. Jakiego koloru to turizmo? Czarny mat. Są pod bankiem. Pod bankiem? Widzę ich, pod tym sklepem. Wziąłem Shift K. Widzę ich, widzę czarne turizmo, chłop wybiega właśnie z auta. Ruszyli, jadą. Jadą w kierunku Paleto Bay. Dalej jadę routem. Początku na Paleto. Potrącił. Kot czarny na furę. Walcie do czerwonego turizmo. Helka najlepiej. Czarnego, czarne turizmo. Odmawiam helki. Doganiam go powoli. Mogę do niego strzelać? Można do niego strzelać? Tak, do niego strzelać. Opona. W jakim kierunku on zmierza? Bije mu oponę. Uciekam. Bije mi opony. Krycha, Beziu, rozstawcie kolczatki. Beziu, kolczatki. Bomby rzucę, jak chcesz. Nie ma opon, tak? Czy jednostka minitank ma wkroczyć? Tak, no bombami rzuca w nas. Jeszcze nie. Nie bierz minitanka. Niech jedzie prawym pasem do tego tunelu. Jest kolczatka rozstawiona. On nie ma opon, czy ma? Nie ma. Broń długą weźcie. Nie bierzcie broni długiej, odmawiam. Wybuch, jak chcesz. Jak sytuacja tam na tym GTC? Leży. Mamy ich. Potrzebujemy jednostki transportowej do więzienia. Strzały. Starajcie się tam szybko dojechać niektórzy, bo nie wiem, czy mnie nie będą chcieli porwać. Jest jedna osoba tylko. Dwie osoby jest jeszcze szyją. Dwie. O, no tak. Są na dachu najprawdopodobniej. 4 kilometry. Beziu, mam tych chyba dwóch, co zatrzymałeś, bo mówili, że znowu. Strzelali tutaj ten. Potrzebujemy. Pościg za nimi. Tak? Pościg? Tak, pościg. Uciekają z... takim Wiktorego miała przez chwilę. Szary van. Tak. A w którą stronę? Mniej więcej? Jedziemy w stronę budowy. Uciekli mi już pewnie. Będą obok głównego parkingu, jadą tą obwodnicą taką pod prąd. To był van. Mam ich, czerwony parking. Nie uciekają po czerwonym parkingu. Mam jednego na tezerze. Dobra, przetrzymaj jeszcze chwilę, zaraz będę. Z godziku, nie? Hunting. Gdzie drugi? Co z drugim? Drugiego nie widziałem, widziałem tylko jak jeden wysiadał. Możecie też przeszukać krzaki, bo mógł się w krzaku ukryć. No i mamy. Go? Jest i on! Jest, w krzaku! Ała, za co?! Mamy ostatniego. Jakiego ostatniego? Co ja nie zrobiłem? Halo, to jest bezprawne! Ospekuj się z paki. Co ja mam wspólnego z tym? Stoję, sensikiem w krzaku, okej. Uciekałeś, ale to ja nie mam nic wspólnego z tą sytuacją! Dobra, weź go na ten, na komentę i wrzućcie mu ten pakiet. Dobra. No i odjeżdżamy. Teraz trzeba tego ostka złapać, który uciekł z więzienia. Może się jeszcze potknę do paki. Żyjesz? 5 jednostek jedzie. To na więzienie jedzie, zatrzymamy. 6 nawet. 6 jednostek jedzie na więzienie z tego co widzę. Jest kurde, jestem w pace. Na następny raz nie miej imienia i nazwiska. Kamil Kaliński, please. No dobra.
Macie jakieś podejrzenia, gdzie on może być? Podejrzewam, że jest w bazie i czeka na drugą osobę. Aktualnie to może być wszędzie. Albo baza 1, albo baza 2, albo baza 3, no. Trzeba okolice wiejskie patrolować. Nie mam pojęcia, gdzie on może być, naprawdę. Coś się u was dzieje, może? To tam jest bombę na dachu. Widzę helikopter, który leci. Gdzie? Czekajcie. Jest aktualnie nad budową, kieruje się jakby w stronę lotniska. Dobra, bierę śmigło. Paluś bierze śmigłowiec. Poleciał jakby w stronę plaży. Plaży / lotniska. Jesteś w stanie opisać, jaki to był śmigłowiec? Nie jestem, ale kręci się w rejonach plaży / Krót, jestem obok, podjadę na wszelki wypadek. Na razie odpuść ten, bo coś się dzieje dziwnego z kontroli. Okej. To pojedziemy naprawić auto jeszcze na komisariat i jedziemy. A prawdopodobnie mamy jedną osobę, kręci się na łajnu, tak? Hills. I nie wiemy, kto to jest. Też go właśnie ogarnę. To jest Oskar w takim razie, no. Czym się porusza? Dokładne informacje. Chodzi na piechotę, wiesz, tak w kółko i to jest raczej jeden z nich, bo on wcześniej stał na balkonie, jak się goniłem z Blaze'em. To w sensie go nie, chciałem mu powiedzieć informację, ale mi uciekał. Mam kaperolka. Ja obserwuję kaperolka. Co kaperolek zrobił? No nic, obserwuję go. Tak w sumie jak ten twój. Najprawdopodobniej ukradnie auto zaraz. Tak w sumie to on mógł mnie usłyszeć chyba. Gdzie on jest dokładnie? Yellow Jack. Mam go za tym domem, po lewo obok mnie. Bierz też pod uwagę, że on może nas po prostu zwracać uwagę, a sobie reszta tam będzie zaraz coś robić. Mam pytanie. Może być kradzież auta bez powiadomienia? Jest taka szansa. Jeżeli kradniesz od peda. Jeżeli kradniesz od peda, jest 100% powiadomienie. Podstaw Zentorno. Zentorno podstaw. Stary, bierz też pod uwagę to, że jeżeli on to ukradnie, to będziemy mieli duży pościg. Cisza. Przestrzel wszystkie opony w tym Zentorno i je podstaw. Jadę w stronę Los Santos też. Pod tequilę jak najszybciej. Jak najszybciej pod tequilę coś podstaw. Ale tak bardzo szybko. Fastem. Taserem opony. Wyciągnął telefon, będzie gdzieś się komunikował. Jest centralnie pod biurem do domu. Biegnie w stronę tequila nała. Podstawcie furę pod tequilę. On nie ukradnie tego auta, jak będzie tu 10 jednostek. Przestawcie się gdzieś po mieście. Widzę helikopter. Buzard na kasynem. Buzard nad kasynem? Tak, lecisz w stronę miasta, ale bardzo szybko się porusza. Będzie go zbierał z dachu, zbierał z dachu ospanego, wjeżdżajcie na dach. Helka. Wjeżdżajcie na ten dach. Jesteśmy tu z Shadowem, ale nie widzimy oponenta. Wbijamy dach. Jest nad AIAA, Walusia nie ma. Jest ten buzard niby. Przed chwilą powiedziałem, nad centrum jest. Wjeżdżałem jednostki, coś tam. Shadow też radę wziąć helkę? Ja mogę wziąć. Jestem na komisariacie, wezmę ją na szybko. Dobra, mamy helikopter, weźmiemy szybko jedną osobę. Siema. Dobra, lecimy go szukać. Ogólnie nie chciałem mówić jakiegoś fake info, ale przed chwilą widziałem w okolicach Pacyfika auto, które jechało bez świateł, mimo że jest noc i poruszało się nie jak ped. A jakie to było auto? To takie Habanero, czy Habanero to się nazywało? Takie czarne. On latał nad tymi budynkami. Taka multipla jakby. A gdzie dokładnie? Gdzie dokładnie? Pod Pacyfikiem go widziałem, dokładnie, pod Pacyfikiem. Gdzie w trasę najechało? Wiesz, może czy nie? Skręcał w lewo, w dół. Nigdzie tego śmigłowca nie ma. Weźcie tymi motorami, jak jesteście, pojeździcie po tych uliczkach. Wyżej. A gdzie na dachu mogą być oponenci, tak mniej więcej? Czy na dachu? Nie wiem, czy na dachu. Jest możliwe, więc możesz posprawdzać, ale to jest nic niegwarantowanego. Mam pomysł. Oni tym helikopterem lecieli w kierunku doków, tak właściwie. Tu nie chodzi o helikopter. Ale mogą go sejwować. Słuchajcie, bo mamy ich dziuple i widzimy tam koparkę i szybki motor. Dobra, ja chopę też szybki motor idę zająć. A bo będę chodźcie, potrzebujemy jednostek obok Pacyfika. Musicie zjechać tutaj w dolną uliczkę. Co, tam mają te rzeczy? Tam mają te rzeczy? Tak. To jest jeszcze para. Shift A. Barierki policyjne helikopter, totalnie. Buzard podlatuje do Pacyfika na wysokości budynków. Tak, mam go, widzę. Dobra, policjanty, wyjeżdżamy tym sprzętem w miasto. Uzbrojone. Ale jest to raczej lokalny buzard. To lokalny buzard. Odholowywujcie te koparki, te motocykle, to wszystko. Zaczaję się w środku banku. Są w Pacyfiku! Dobra. Są bomby, pasuj, jak coś. Bomby są pokażone. Słoto posługujecie? Tak, bomby są, bomby zwalam są. Zwalam na broń długą i tylko to, helikopter do użytku. Nic więcej nie wchodzi w grę. Broń długa, typu karabinek. Możemy wziąć sobie PDW? Tak, weź się. O nie, uważaj! Według mnie niech będzie. Ej, miny, proszę drzwi. Chodźcie do drzwi. Rzuciłem tam granat dymny. Wrzucam tam granaty gazowe. O nie, wychyla za drzwi. Krzyczę o negocjatora, Beziu, tak. Zajmiesz się tym? A. Dobra, zajmę się. Witam. Witam. Tutaj negocjator Beziu, sierżant trzeciego stopnia. Dzień dobry. Jakie są twoje żądania? A więc tak, żądałbym za jednego zakładnika helikopter. Zakładnicy są na górze w gabinecie. W sensie brak helikoptera, mam rozumieć? Helikopter. Za jednego ci tego nie zagwarantuję. Ilu posiadasz zakładników? Jednego właściwie, tylko. Tylko jednego? Chcesz tylko helikopter? Tak. Nic więcej. Wyjdziesz z rękami w górze? W sensie, nie z rękami w górze, ale chociaż bez broni. Wraz z zakładnikiem. Dostaniesz
dostaniesz helikopter. Co ty na to? Można tak zrobić, ale chciałbym mieć też czas na ucieczkę. Najlepiej kilka sekund. Nie dużo. 5 sekund. Może być. Dobra. Kto tu wchodzi? Nikt nie wchodzi. Nie wchodźcie, nie wchodźcie. Spokojnie. Dobra. Jaki czas sugerujesz do wyjścia? Minuta. Minuta. Około. Dokładnie minuta. Jasne? Niech tak będzie. Półtorej minuty. Nie wchodźcie, nie wchodźcie. Czekajcie. Półtorej minuty. Dokładnie półtorej minuty. My będziemy odliczać i... Dobra, nie. Wrócę tutaj jeszcze, jak ogarniemy ci ten helikopter. Dobra. Dobra. Panowie, zakładnik jest w środku. Osoba chce za zakładnika helikopter oraz 5 sekund. Nie dostanie go. Jestem w banku, jestem w banku. Dostanie go, jest sam w banku. Cofaj. Sam jest? Ktoś tu wjechał. Najprawdopodobniej tak, jest sam w banku, bo dwóch postrzeliliśmy, jeden ucieka, kolejny jest sam w banku. Podobno ma jednego zakładnika. No, ma jednego zakładnika, to pozwól mu uciekać pojazdem, który by mu dostarczył. Napastnik down, napastnik z banku. Dobra. Down, fire. Brawo. My prawym wejściem do banku. A jadę do, zabijesz go? Napastnik z banku down. Panie go, ale go gubię, panowie, odchodzi mi bardzo. Jak go zginie, to mamy... Ale hunting, strzelaj do niego, strzelaj do niego. Tak, odchodzi mi za bardzo i za daleko na strzały. Dobra. A gdzie jesteś? Gdzieś i w toagonię ją. Krótze. Słuchajcie, w banku jest dziura, która zniknął. Z sejfu wyprowadza ich na zewnątrz. Wiem, gdzie jest ten. Tędy, wejście. Tędy właśnie wszedł. No tak, skonfiskowaliśmy tą też koparkę i motor. Mamy dowody. No. Dobra, kaperolek poleciał do więzienia. Dobra panowie, wnioski są takie. Kaperolek został w banku samemu. Trójka z nich uciekła podziemnym tym. Uciekali na dwa auta. Pana nie mają najprawdopodobniej, bo zatrzymaliśmy kaperolek. Nie było zakładników? Cała trójka uciekła podziemnym tunelem. W pochodzie masz. Ja już nie żyję. Nie żyję, nie żyję. Dobra, panie, proszę wyjść z samochodu. Macie go, Beziu? No mam go, w samochodzie jest. Przypadkiem nie jest hunting? Mam go skutego. Dobra, wyciągam cię z pojazdu, panie. On jest ogólnie poszkodowany. Co to znaczy poszkodowany? No, najprawdopodobniej postrzelony. Nie wiem, co tu się stało. No trudno, ale do więzienia leci. Jedziemy z panem do więzienia. Za mną, ej, co jest? Dziupla ta stara, z tamtego odcinka. Ej, hunting mode jest przypadkiem, nie? Tutaj, nie? Tutaj. Jest ciężka. Wow, okej. Okay. Dobra, GG. Koniec. Dobra, widzowie, a więc co, skończyliśmy, nie złapaliśmy ich wszystkich niestety, może to się zmieni w następnym odcinku, więc wyczekujcie, my się z wami żegnamy. Siema. Siema. Siema.